Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Tomasz Witczak z Uniwersytetu Łódzkiego, indoeuropeista, który przedstawi nam zagadnienie indoeuropejczyków jako wspólnoty w świetle badań językowych. I dlaczego ten akurat temat? Odwołując się do dziedzictwa słowiańskiego, odwołujemy się także do dziedzictwa indoeuropejskiego, którego Słowiańszczyzna była częścią. Pewne wspólne dziedzictwo jest według badaczy od wielu lat pracujących nad tym tematem, jest widoczne na poziomie nie tylko języka, na poziomie także pewnych mitów, na poziomie pewnych głębokich struktur myślenia. I to zrozumienie tego dziedzictwa, znajomość tego dziedzictwa jest, jak myślę, także potrzebna dla zrozumienia tego, czym jesteśmy, zgodnie ze znaną zasadą, że nie możemy powiedzieć, dokąd idziemy, jeśli nie wiemy, skąd idziemy. I stąd to nasze sięgnięcie na tym spotkaniu do najgłębszej przeszłości pokładów naszej kultury. Ja już oddaję głos teraz panu profesorowi, tylko chciałem przypomnieć osobom, zwłaszcza pierwszy raz będącym, że no mamy tu taką zasadę, że no najpierw jest wypowiedź wykładowcy, później ewentualne pytania, uwagi i zwischenrufy wszelkiego rodzaju, tak? Także oddaję głos naszemu gościowi. Proszę. Dziękuję bardzo. Ponieważ będzie mi wygodnie obsługiwać także komputer, to może będę tutaj rzeczywiście siedział. I chciałbym tutaj, proszę Państwa, no, przedstawić, czym jest wspólnota językowa. No tu możemy mówić o wspólnocie językowej słowiańskiej, a więc takiej wspólnocie komunikatywnej, kiedy użytkownicy danego języka mogą się dość swobodnie kontaktować i wzajemnie rozumieć. I rzeczywiście, jak my zwykle mówimy język obcy w odniesieniu bardziej do języków, których z miejsca nie rozumiemy, prawda? Natomiast możemy się zastanawiać, czy na przykład język czeski, czy ukraiński, czy rosyjski jest dla nas obcym. No nie jest kompletnie obcym, ze względu na to, że zwykle znaczną część, bez żadnego przygotowania, wypowiedzi rozumiemy. Natomiast już inne języki, typu na przykład angielski, niemiecki, musimy mieć pewne przygotowanie, ale to też są języki teoretycznie pokrewne, ponieważ języki germańskie, języki celtyckie, italskie, one wszystkie kiedyś używały wspólnego języka, wspólnego słownictwa i oczywiście najstarsze języki, które znamy, to są języki antolijskie, chetycki, palajski, luwijski, ale także greka i sanskryt, ten sanskryt wedyjski, najdawniejszy. One wszystko już są poświadczone w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Przy chetyckim nawet najstarsze teksty są teraz datowane na jakiś 2100 rok, a więc to jest koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Czyli niektóre teksty indoeuropejskie, już konkretnych ludów indoeuropejskich, mają prawie 5000 lat, a 4 na pewno. Dzięki temu możemy rozwijać oczywiście tej rekonstrukcji, możemy także spróbować ukazać pewne fazy rozwojowe języków indoeuropejskich, no w tym także języka prasłowiańskiego i języków słowiańskich. No tutaj chciałbym porównać dwa przykładowe rekonstrukcje. O ile na przykład rekonstrukcja prasłowiańska jest w zasadzie dość bliska językowi starocerkiewno-słowiańskiemu, dość bliska, to tyle oczywiście rekonstrukcja indoeuropejska jest trochę bardziej oddalona. Tu mamy dwa przykłady. Jeden przykład takiej rekonstrukcji tradycyjnej. Prawdopodobnie jest to język ten, który wyżej mamy, a więc mamy przykłady esospan, awos dziadek, ouis owca. To są przykłady oczywiście
kontynuowane między innymi przez łacinę, a więc mamy formę erus, avus, ovis, prawda? I mamy także rekonstrukcję tak zwaną laryngalną, która nam jak gdyby cofa tą rekonstrukcję na czas no, pierwszego być może rozpadu Indoeuropejczyków, albo nawet przed tym rozpadem. I te same słówka brzmią tym razem Heschos, pan, Heuchos, dziadek i Heus, Heus, owca. I tu mamy zapisy, jak to jest po chetycku w drugim tysiącleciu przed naszą erą, a więc mamy Ischas, pan, Huchas, dziadek i Havis, mamy owca. Te wszystkie trzy wyrazy są w polszczyźnie, w językach słowiańskich, a więc zaraz do tego dojdziemy, gdzie one są. No i tu dla pokazania te hasła w takiej starej, tradycyjnej formie, z tymi laryngałami. Chetycki ma te laryngały, a więc Huchas to jest dziadek, prawda? I to jest zaświadczone oczywiście w chetyckim, luijskim hieroglificznym, w języku lykijskim, który był w tym czasie samym używanym co greka starożytna. W starogreckim jest nawet gygaj, dziadkowie, i nawet w dzisiejszym nowogreckim na wyspie Imbros, to jest taka wysepka przy samej Turcji, jest używany wyraz gigies, który oznacza nam starszego mężczyznę. I już bez laryngałów, wszędzie tam były te laryngały w postaci H albo G zachowane. Natomiast już bez laryngałów to mamy oczywiście słówka typu avos, awa, czy avia, avios, prawda? To jest dziadek, babcia lub wuj, czyli brat matki, bo avos to jest dziadek od strony matki, nie mylić od strony dziadka. Nasz dziad to jest dziadek od strony ojca, czyli po linii męskiej. I zwróćmy uwagę, tu mamy odpowiedniki łacińskie, one się pojawiają w łacińskim, ormiańskim, w tocharskim. Dla dziadka na przykład, dla babci mamy starołacińskie awa, gockie awo, ale też mamy dornoużyckie wowa i wowka. To jest świadectwo, że na górnych Łużycach ten dawny apelatyw się zachował i tylko. Prawda? I tylko, a więc my zwykle używamy babka, ale babka znaczyło kiedyś zupełnie coś innego. Ale słówko jest. Co więcej, słówko też znamy, ponieważ to był dziadek od strony matki, to też jego syn, który się nazywał Aujos, dosłownie dziadkowy, to jest brat matki, czyli po naszemu wuj. Nie mylić ze stryjem, który jest z po linii męskiej krewnym, a wuj jest po linii oczywiście kobiecej matriarchalnej. A więc słówko to znamy i te słówka oczywiście od hauchos pierwotne do naszego wuj trafiły i mamy też odpowiednik w staropruskim, jest avis, brat matki oczywiście, mamy też oczywiście w staronordyckim, w łacinie, w ormiańskim języku, w celtyckich językach, a więc w bardzo dużej grupie języków tych pokrewnych. No jeśli teraz spojrzymy na tę drugą rekonstrukcję, to mamy oczywiście Heschos, pan, to jest od rdzenia Hes, później S, być, czyli pan to jest ten, który jest obecny, prawda, który panuje. I chetycki odpowiednik jest Ischas, i oczywiście Ischasaraś to jest pani z kolei. Natomiast łacina to inaczej robi. Erus, pan, dawny esos, a pani to jest era. Dawniej esa, starołacińskie esa jest poświadczone. W estyjskim jest echu, pan. W Grece jest na przykład już w złożeniu pasesos, to jest krewny poprzez małżeństwo. I w nazwie Velesa, proszę państwa, to też jest. Vel to jest dawna nazwa duchów. Po bałtycku Veles to dusze zmarłych, a S to jest właśnie pan Velów dosłownie. Pan Velów, bo Volos czy Veles jest oczywiście dawnym bóstwem podziemnym, opiekunem bydła, no bo ze względu na to, na wierzenia, że bydło w podziemiach jest bardzo tanie.
za pół grosza można całego byka kupić, prawda? No i oczywiście w staroczeskim jest też zwrot zarejestrowany chwelesu, czyli do diabła, prawda? To jest, wyrazy te zachowują właśnie ten dawny apelatyw S, który oznacza pana, indoeuropejski. O, coś się niestety zrobiło. No nic, to przejdziemy. Tu były przykłady, chyba żebym jeszcze uruchomił alternatywną, tu były przykłady na pokrewieństwo języków. No niestety widać, że prezentacja tego nie chwyta, ale może będą następne. To część prezentacji pominę. No to tu chodziło o to, żeby pokazać, że pewne zwroty tak naprawdę mamy te same, a więc jeśli byśmy powiedzieli, że co? Meia suesor sedeti, tuos brater stati, to jest moja siostra siedzi, mój brat stoi. I jeśli byśmy sobie w jakimś dowolnym języku po angielsku my sister sits, my brother stays, prawda? I to są te same słówka i wszystkie formy są pokrewne. Z meios pochodzi i mój, i angielskie my, mine i tak dalej. We wszystkich językach indoeuropejskich można całe zwroty rekonstruować bez żadnego kłopotu. No i tu chcemy pokazać, jakie słówka się rekonstruuje. Najczęściej się rekonstruuje oczywiście słówka pochodzące z późnej fazy już rozwoju krajęzyka, a więc z fazy, kiedy już Indoeuropejczycy znali dokładnie wóz i potrafili go nazywać i budować, i nazywać i obsługiwać. A więc mamy odpowiednik naszego wozu, jest w Grece w postaci ochos, poświadczone drugie tysiąclecie przed naszą erą, i oczywiście w sanskrycie też półtora, w staroindyjskim też z drugiego tysiąclecia jest waha. A więc wóz był znany już i leksykalnie, i oczywiście w drugim tysiącleciu. Inna nazwa to jest oczywiście vehitrum, czyli vehiculum po łacinie, vehitrum w staroindyjskim to jest nazwa rzeczy, która służy do wiezienia, czyli wóz, proszę Państwa. Inne słówko quel, to jest kręcić się, nasze koło, wyrazy z staroindyjskiej czakra czy kyklos tutaj należą, albo inne ret, kręcić się, obracać, reichim, jadę po staroirlandzku, i rota, koło, bo koło się kręci, prawda? Radha to jest w staroindyjskim i w aweście to jest oczywiście wóz, rydwan, bo przede wszystkim takimi rydwanami czy wozami dawniej jeżdżono. Jeśli spojrzymy na terminologię z kolei związaną z rolnictwem, to mamy podobną rzecz, mianowicie mamy czasownik aro, no to jest ta późna rekonstrukcja, a wczesna rekonstrukcja to oczywiście trzeba było harchoi to rekonstruować, czyli harchohi właściwie. No i narzędzie do orki oczywiście, do orania, no to jest po grecku jest arotron, po łacinie aratrum, a nasze radło. To wszystkie są regularne kontynuanty, po litewsku byłoby arklas. Inna nazwa dla takiego narzędzia to jest kiolos, w staroindyjskim jest to pług, w chetyckim agallas, to jest albo narzędzie rolne, albo bruzda, którą wykonuje ten pług. Natomiast po ormiańsku dziol też znaczy pług, ale po litewsku żolis to jest pień drzewa, bo pierwotnie te pługi były z kawałka pnia robione. Podobnie socha. Podobnie socha, czyli prymitywne narzędzie orne. Po gocku chocha to jest pług, po naszemu socha, ale jeszcze w językach słowiańskich mamy znaczenie krzywej gałęzi. Rosochaty, mówimy rosochate drzewo, to takie zakrzywione. Rosocha to jest zakrzywiona gałąź. I mamy też, rekonstruować można suolcos, to znaczy i bruzda, jak w łacinie sulcus, i to narzędzie robiące bruzdę, czyli pług, choćby w starosaksońskim języku. A więc tą terminologię można rekonstruować, ale pamiętajmy, no oczywiście te narzędzia i nazwy mogą być też relatywnie późne, bo nie od razu zaczęto oczywiście zajmować się rolnictwem.
I tu mamy terminologię też związaną z kolei z wykorzystaniem zwierząt jako pociągowych. No przede wszystkim wołów pierwotnie, później koni, a więc mamy wyraz jugom, jarzmo, które jest w staroindyjskim jugam, jest w jugum w łacińskim, dzgon po grece, w chetyckim jukam jarzmo, a w naszym igo. Bo jarzmo jest wtórne, ale igo jeszcze znamy z nazwy igołomia, tam gdzie się jarzma łamią, prawda? I mamy też nazwę dyszla, która jest poświadczona w chetyckim jeszcze z laryngałem, a więc tam jest hissa, isha jest w staroindyjskim, a u nas no, głównie w polszczyźnie akurat nie poświadczone, ale w innych z języka słowiańskich jest poświadczone oje, ojese, to jest też nazwa dyszla. No, te oczywiście i dyszel, i jarzmo pojawiły się wtedy, kiedy oczywiście zaczęto wykorzystywać zwierzęta jako siłę pociągową. Metale. Można też nazwy metali rekonstruować, a więc mamy na przykład indoeuropejskie aes, które jest zaświadczone w łacinie w postaci ASS. Ajas jest staroindyjskim, w gockim jest ais. Ausom to jest nazwa złota, aurum po łacinie, ale odpowiedniki są i w litewskim, i w sabińskim, i w tocharskim. I późną nazwę, ona jest za każdym razem nieco inaczej zbudowana. Po łotewsku jest zelc, zolto, złoto jest w słowiańskich językach, a gol na stopniu zanikowym jest w germańskim. Nazwa srebra jest podobnie od zbudowana, więc mamy i argentum, i mamy argyros po grecku, mamy po staroindyjsku także rajatam, ormiański, alfat, mamy także tą formę. Są też nazwy metali późne, wędrowne, bo widzimy, że one są pokrewne, znaczą to samo, ale są inaczej zbudowane. Litewski ma sidabra z D, germańskie mają z L, prawda? Albo mamy silver, silubr, słowiańskie ma z R w tym środku, celtoiberyjski ma L. No i odpowiednik jest baskijski, a więc wygląda na to, że to srebro, nie można nazwy srebra rekonstruować. Nazwa jest stara, poświadczona w wielu, czterech różnych grupach językowych, bałtyckiej, germańskiej, słowiańskiej i celtyckiej, no ale widać, że to jest wyraz, który trafił do języków indoeuropejskich relatywnie późno. Podobnie nazwa żelaza. Nazwa żelaza nawet się da rekonstruować późną formę indoeuropejską jako palakiu i kamieńkie zmienia się w staroindyjskim w parasiu, ka zachowuje się w mykeńskim, a więc widzimy, te formy są różne. Nazwa siekiery też oczywiście, no, siekiera mogła być pierwotnie kamienna, później oczywiście metalowa, też da się rekonstruować jeszcze dla późnej epoki języka indoeuropejskiego, ale sama jej forma z takim pełnym wokalizmem wskazuje, że to jest raczej zapożyczenie skądinąd. I kiedy nastąpił, proszę Państwa, rozpad tej wspólnoty komunikatywnej? No zawsze jest pewien kłopot, że to nie od razu się rozpada i często, no, jeśli języki słowiańskie się rozpadły, najczęściej to wynikało z pewnych odgraniczeń, a więc na przykład no, masy w Sudetów odgranicza nas od Czechów, stąd też po jakimś czasie oczywiście te języki się rozbiegły, ale mimo to jeśli Czech będzie mówił w swoim języku, to łatwo to zrozumiemy, nikt to nie doma, to widzimy, a więc w większości ten język rozumiemy. Najtrudniej nam zrozumieć teoretycznie te południowosłowiańskie, ale one odeszły dalej od nas, prawda? I oczywiście w ten sposób oczywiście mamy jaką sytuację, że już w drugim tysiącleciu, proszę Państwa, przed naszą erą, przynajmniej w trzech miejscach w Anatolii są poświadczone języki anatolijskie. Na terenie Grecji jest poświadczona greka mykeńska i na terenie prawdopodobnie już Indii jest wedyjski.
czyli drugie tysiąclecie mamy już w pełni ukształtowane języki. Jest niewątpliwą sprawą, że język prasłowiański albo jego przedmiotowego języka w tym drugim tysiącleciu także istnieje. W drugim tysiącleciu. Pamiętamy, że no, najczęściej jak mówimy o praojczyźnie Słowian, to bardzo często ją łączymy powiedzmy sobie z przełomem R, na przykład gdzie ona była, prawda? Ale trzeba się zastanawiać, gdzie ona była na przykład właśnie w drugim tysiącleciu, kiedy już poszczególne ludy indoeuropejskie już zajmowały swoje siedziby. Indowie byli w Indiach, Grecy byli już na terenie Grecji, Germanowie byli na terenie Skandynawii czy północnych Niemiec. Bałtowie na tych terenach też są, na swoich terenach bałtyckich są praktycznie od dawien dawna i to się wspominają. Tu mamy taką dystrybucję tych w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, w połowie pierwszego tysiąclecia, ponieważ mamy już dobry dość ogląd i poprzez źródła historyczne, no i także oczywiście poniekąd archeologiczne, więc możemy wyraźnie wskazać, gdzie są ludy anatolijskie, gdzie jest Greka, gdzie są języki italskie, celtyckie, germańskie, bałtyckie, słowiańskie są pod nimi, przy bałtyckich i słusznie, a więc dalej mamy irańskie, indoirańskie i tocharskie daleko na wschodzie. Ogólnie no, tutaj mamy takie przeciwstawienie tych ludów, które są peryferyjne, czyli na niebiesko, tak zwane kentumowo, tam gdzie K to zajmuje, zachowują K, a te satemowe wprowadziły innowacje, bo to K miękkie w pewnych pozycjach zaczęto wymawiać jako S. Stąd też sto jest po naszemu, a kentum pierwotnie po łacinie, prawda? No, to jest taka niby dystrybucja próbna i w pośrodku się stawia praojczyznę na podstawie no, współczesnej dystrybucji. No to tu oczywiście jedna z tych możliwych praojczyzn jest tutaj pokazana. Ogólnie to dzisiaj panują trzy koncepcje, czy są ciągle jako najbardziej popularne, trzy koncepcje pochodzenia ludności indoeuropejskiej. Jedna to jest koncepcja anatolijska, ona jest rozwijana przez Renfrew i częściowo przez Gamblego Iwanowa. Druga jest wschodnioeuropejska, która już tam przez Schroedera, Marię Gimbutienę i przez innych, Memeloriego, Antoniego czy Cortlanda rozwijana. No i jest też teza autochtoniczna, która nas próbuje przekonać, że Indoeuropejczycy to są pozostałością tej ludności jeszcze paleolityczną, która kiedyś zasiedlała całą Europę czy Eurazję jeszcze przed nadejściem ludności neolitycznej. Prawda? To jest ta trzecia koncepcja archeologiczna. I tu jeśli spojrzymy sobie na taki konsensus, to jest konsensus opracowany w 60 roku, a więc też dość dawno temu, ale prezentujący wszystkie te dawne teorie, to widzimy, że tych teorii jest ogromna ilość i mamy albo gdzieś w centralnej Azji, albo gdzieś na półwyspie Synaj jak Hocz, albo w okolicach Armenii, czy na terenie dzisiejszej krajów przybałtyckich, jak na przykład Schmidt, prawda? Więc ogólnie większość tych praojczyzn w mniejszym czy większym stopniu się nawet pokrywa, jak widzimy, bo czasami mamy bardzo rozległe dystrybucje, jak Heuslera na przykład, czy Bosch-Gimpery, prawda? A niektóre mają oczywiście mniejsze obszarowo te tereny. No, zwykle się twierdzi, że była wspólnota, to ona panuje raczej na dość ograniczonym obszarze, bo jak ten obszar jest zbyt rozległy, to jest rzeczą naturalną, że następuje rozłam. Następuje brak kontaktu po prostu. No i koncepcja anatolijska, proszę Państwa, ona koresponduje z tak zwaną teorią nostratycką, której nie będę tutaj rozwijał i przede wszystkim jest ona, bazuje na wizji kolonizacji wczesno-neolitycznej.
Tą drogą podążają też inni. Ja także w 2003 roku podążyłem, pisząc książkę pod tytułem Indoeuropejskie nazwy zbóż, podążyłem tą teorią, choć doszedłem do niej niezależnie od innych, bo nie chciałem się niczego od innych przejmować. No, późniejsza praca Bellwooda, on napisał jeszcze nowsze książki, pokazuje, że tam, gdzie stworzyły się wielkie rodziny językowe, to każda z tych praktycznie rodzin bazowała na konkretnych zdobyczach właśnie natury neolitycznej. To znaczy związane to było albo z oswajaniem czy przyswajaniem i uprawą konkretnych roślin, albo też konkretnych także zwierząt. A więc jeśli mamy rodzinę inkaską, na przykład Quechua, to oni też dzięki temu, że przyswoili uprawę na przykład pomidorów albo hodowlę lam, dzięki temu zyskali przewagę nad inną ludnością miejscową. I podobnie twierdzi się, że tu było w przypadku ludności neolitycznej. Rzeczywiście, jeśli spojrzymy na archeologiczne ujęcia, to mamy mniej więcej tu ujęcie dość dawne, jak się te kultury neolityczne przedostawały się do Europy. A więc najstarsza kultura neolityczna to była na terenie Anatolii, czyli dzisiejsza Turcja. Później mamy na terenie Tesalii, czyli przeniesienie do Grecji. Później na tereny Bałkanów i naddunajskie, to jest ta trójka. A potem mamy inwazję kultury neolitycznej na nizinę europejską i na tereny wschodnie, czyli najpierw na te tereny burzańsko-dniestrzańskie, a więc ten. I mamy oczywiście niezależną przeniesienie, to już drogą prawdopodobnie relatywnie morską do Italii i na Sycylię, tych zdobyczy neolitycznej, czyli oczywiście uprawa głównie ziemi i hodowla zwierząt. Jeśli spojrzymy sobie tutaj na takie opracowanie, gdzie są jednocześnie daty, czyli kultury archeologiczne są wydatowane, to widzimy, że najstarsze oczywiście ślady tych elementów, to jest 8 tysiąclecie, to jest właśnie Anatolia i stopniowo przechodzimy połowa 7 tysiąclecia to jest Tesalia, 6 tysiąclecie dochodzimy, opanowuje teren naddunajski i później mamy dalej 6 tysiąclecie, już jesteśmy na równinach, w 4 tysiącleciu wkracza kultura neolityczna na Wyspy Brytyjskie i mamy inną odnogę, która idzie na wschód, prawda? No tu jest mniej wydatowane, ale tam też 5 tysiąclecie kultura neolityczna trafia na wschód. A więc ja tworząc swoją wizję oparłem się na wcześniej ustalonych przez badaczy, którzy nie byli lingwistami, tylko którzy badali dystrybucję głównie roślin, udomowionych roślin i miejsca, gdzie te główne ośrodki neolitycznego rolnictwa funkcjonowały. No i najstarsze było oczywiście anatolijskie, później było bałkańskie, później było, no to różnie to jest określane w literaturze, najczęściej jako burzańsko-dnieszczańskie. Chodzi o ten Boch oczywiście. Później mamy teren i ośrodek rolniczy na nizinie europejskiej. I później mamy ten ośrodek, który nadczarnomorskim nazywamy. A więc to zasadniczo można powiedzieć, we wszystkich tych miejscach umieszczano, czy umieszcza się do tej pory, praojczyznę indoeuropejską. Jeśli spojrzymy sobie na tą wizję przed latami 60., to mamy Renfrew, Gamkrelidze, Iwanow, nawet trochę dalej na wschód umieszczają tę praojczyznę. Mamy na Bałkanach Diakonow, tu i Gornung, profesor Danka też na Bałkanach praojczyznę indoeuropejską,
czy w, właśnie w strefie naddunajskiej umieszczał. Mamy też oczywiście nizinę, gdzie mamy no, taki typowy, to jest Devoto, ale Georgiew tutaj stawia, Bożginklera czy Heufler mamy oczywiście częściowe. I mamy oczywiście, nie ma nikogo, kto by tą praojczyznę obwoływał tylko i wyłącznie teren burzańsko-naddniestrzański, stamtąd często się też praojczyznę Słowian wywodzi, ale w każdym razie znaczna część badaczy ten obszar włączyła, prawda? Jeśli spojrzymy jeszcze raz, to i Georgiewa, Bożginklera i inni włączali ten teren jako praojczyznę indoeuropejską. I oczywiście ta praojczyzna wschodnia, jak Gimbutas i ich i inne teorie oczywiście. A więc ten konsensus, można powiedzieć, był jaki? Moim zdaniem, wszystkie te teorie, większość z tych teorii, może nie wszystkie, mają rację bytu. Tylko problem jest jaki? Że tą praojczyznę stawia się w różnym czasie, a jak w różnym czasie, to oczywiście różny obszar może ta praojczyzna obejmować. I można powiedzieć, teoretycznie ta praojczyzna indoeuropejska, ona była nie w jednym miejscu, ona się przemieszczała wraz z rozwojem ludności. I oczywiście poszczególne te ośrodki neolitycznego rolnictwa mogły nam generować już nie tyle pierwotnych Indoeuropejczyków, ale jakieś pododłamy tych Indoeuropejczyków, czyli to może być wtórna, czy już kolejna praojczyzna indoeuropejska, nie odnosząca się do wszystkich Indoeuropejczyków, ale do ich części. No i koncepcja wschodnioeuropejska, tak zwana pontyjska, ona była lansowana przez, jak mówiłem, Schradera, przez głównie zyskała poklas wśród archeologów, między innymi Maria Gimbutienne tutaj mocno się zasłużyła, akceptuje także tą teorię część językoznawców. No, zwykle to jest trochę tak tradycyjnie, bo kiedyś uważano, że sanskryt był najstarszym językiem znanym, no to z Indii musiały przyjść ludy indoeuropejskie. No to oczywiście się okazało, że na pewno tak nie było, bo na teren Indii mamy ludy drawidyjskie i tam ludy indoeuropejskie się na te ludy nawarstwiały, a więc tam nastąpiła niewątpliwie indoeuropeizacja. No, taki hipotetyczny model ekspansji według tych zwolenników tej teorii wschodnioeuropejskiej, pontyjskiej wyglądałby tak. O ile o wschodnią część to moglibyśmy się zgodzić, bo rzeczywiście Irańczycy tu zajmują, Indowie tutaj, tam Toharowie te tereny, a więc to się zgodzimy. Ludność irańska czy indoirańska pojawia się w kraju Mitanni, tam dynastia nosi, dynastia rządząca Uhurytów nosi imiona typowo indoirańskie. No to z tymi inwazjami na zachód już możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście można to odpowiednio powiązać. No, ogólnie znowu ten teren jest dość rozległy i zwykle się go zawęża to jako ten teren między Morzem Kaspijskim, a wzdłuż Kaukazu i Morzem Czarnym, proszę Państwa. I jest oczywiście teoria, że ta ludność kurhanowa, która się uformowała, ale kiedy się uformowała? W 5 tysiącleciu dopiero, prawda? Czyli wtedy, kiedy już ludność neolityczna tam dotarła, tam się formuje oczywiście ta praojczyzna. I znajdują się fale oczywiście wpływów tych ludów stepowych, ale pamiętajmy, te ludy stepowe, one zawsze docierały. Mamy Hunów, Awarów, mamy później Mongołów, Tatarów. Czy te ludy się tutaj zatrzymały i narzuciły swój język? Nie, bynajmniej one najczęściej gdzieś zniknęły, prawda? I potem mamy falę oczywiście już w połowie 4 tysiąclecia i w 3 tysiącleciu. To oczywiście, jeśli przyjąć, że w 2 tysiącleciu już były ukształtowane języki indoeuropejskie,
trzeba by było, że rozpad cofnąć o drugie, o co najmniej tyle, o 2000 lat, jak nie więcej. A więc widzimy, że w tym czasie, kiedy ona proponuje te fale indoeuropejskie, które miały dopiero asymilować, języki indoeuropejskie już istniały, podzielone prawdopodobnie. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć tak, że ja się zgadzam z tą teorią wschodnioeuropejską pod tym względem, że to nie jest ogólnoindoeuropejska praojczyzna, tylko praojczyzna ludów indoirańskich, czyli przodków Indów, Dardów i Irańczyków, prawda? I tak zwanych kafirów, czy ludności nurystańskiej, a więc to te cztery ugrupowania, które wchodzą w tą grupę indoirańską. I że one wpływały na Europę w jakiś sposób, bo wiadomo, że w Europie na przykład byli Jasowie, ludność irańska, są Osetyńcy do tej pory na Kaukazie, Alanowie tutaj trafiali do Europy, a więc byli Scytowie, oczywiście Sarmaci, a więc te wpływy irańskie bez wątpienia były. Jeśli spojrzymy nawet na słownictwo, no wiele słówek wyraźniej jest path w językach germańskich, droga, czy sfintas silny, podczas gdy w innych językach jest święty i niewątpliwie germański, gdyby był to rdzenny, musiał mieć H na początku, a nie S. Prawda? I inne przykłady, noib święty, po persku naiba, ritus, ale rtu, ritu w językach oczywiście indoirańskich. Inne nazwy typu Bóg w językach słowiańskich, Bóg w irańskich, raj, chwała, to wszystkie ta terminologia, ona była zapożyczona niewątpliwie z tamtych języków, a więc te wpływy były. Im oczywiście, im bardziej na wschód, tym są one silniejsze, im bardziej na zachód, one są teoretycznie słabsze. A więc tym moglibyśmy oczywiście tłumaczyć te wpływy oczywiście tymi falami, które wcześniej widzimy. Jest też tak zwana hydronimia staeuropejska, która wykazuje bardzo wiele związków z indoirańską terminologią wodną. To jest teoria stworzona przez Craego i bardzo często co? Słówka nie są znane wśród języków tych zachodnioeuropejskich, celtyckich, słowiańskich, bałtyckich czy italskich, ale one mają motywację właśnie w tym słownictwie indoirańskim, a więc co mogłoby świadczyć właśnie o wpływach tej ludności. I cechą jedną, taką charakterystyczną, to jest właśnie a wokalizm A jest typowo indoirański. No i koncepcja autochtoniczna, no, moim zdaniem ona stoi w sprzeczności z obiema poprzednimi. Dlaczego? No bo ona jak gdyby próbuje nas przekonać, że ludność zbieracko-owiecka potrafiła zdominować językowo ludność neolityczną. I to kompletnie przekonuje, ponieważ według obliczeń ta sama grupa, na przykład 30-osobowa, żeby się utrzymać przy życiu, musi pewien obszar penetrować, czyli na tym samym obszarze, gdzie się utrzyma grupa 30-osobowa zbieracko-owiecka, może się utrzymać grupa jaka 900 osób spokojnie, a więc ta różnica populacyjna była ogromna. To jest jakieś 30 razy więcej tej ludności neolitycznej mogło być i się utrzymać spokojnie. A więc no, gdyby się ta ludność mieszała między sobą, prawda, no to kto by narzucił ten język? Ci, którzy są liczniejsi, najczęściej tak się dzieje, oczywiście, nie zawsze tak się dzieje, bo czasami oczywiście status języka decyduje, natomiast z reguły to tak jest, że liczniejsza, tam gdzie jest oczywiście większa liczebność, tam dominacja następuje. A więc to ludność neolityczna musiałaby zdominować, nie wierzę w odwrotną sytuację, to jest z językowego punktu widzenia, tak jak mamy ogląd, a mamy dość dobry ogląd na rozwój języków, jest to bardzo mało prawdopodobne. I wszystkie wielkie rodziny językowe, one właśnie rozwijały się dzięki tym zdobyczom neolitycznym. Czyli na przykład uprawie roli, garcarstwu,
metalurgii ewentualnie, nie wszystkie odnalazły to, czy hodowli zwierząt. A więc ta przewaga była oczywiście ogromna, przewaga gospodarcza, co do tego nie ma wątpliwości. I proszę Państwa, tu mogę powiedzieć, że zwykle się twierdzi, że Indoeuropejczycy też nie byli, też mieli swoich krewniaków, prawda? I wskazuje się te sześć grup wielkich językowych jako spokrewnionych i wywodzących się z tej wspólnoty nostratycznej. A więc tą wspólnotę nostratyczną zwykle się mniej więcej wskazuje, że to jest jakieś 15 tysiąclecie, między 15 a 8 tysiącleciem ta wspólnota nostratyczna istniała przed naszą erą i gdzie się ukształtował neolit? Na obszarze tak zwanego bogatego rolniczego półksiężyca, prawda? A więc rzeczywiście na tych obszarach bardziej na południe Europy. No pamiętajmy, że Europa 10 tysięcy lat temu jeszcze była pokryta lądolodem, prawda? A więc tu oczywiście no nie mogły się te dawne ludność stąd oczywiście wywodzić. Jak nastąpił pierwotny podział tej wspólnoty komunikatywnej? Na część tą anatolijską, zachowującą laryngały, i na część europejską, która tych laryngałów już nie ma. Moim zdaniem tutaj zadecydowały czynniki zupełnie pozajęzykowe, proszę Państwa, a mianowicie takie, że nastąpiła katastrofa tektoniczna, stworzył się uskok tektoniczny pomiędzy Morzem Śródziemnym i dawniej słodkowodnym jeziorem czarnym i wody Morza Śródziemnego przelały się. Poziom wody został oczywiście podniesiony o 70 metrów. Dawniej oczywiście te tereny były zasiedlone. To było jezioro słodkowodne pierwotnie. Czyli ta ludność mogła spokojnie sobie okrążać dookoła tego jeziora i no, przejście z Anatolii, z Azji Mniejszej do Azji można było przejść suchą nogą. Ale w którymś momencie, jak nastąpiło, powstało Morze Marmara, nie można już było przejść, prawda? Oczywiście następowały wędrówki, bo Persowie przekraczali, budowali most przecież, atakowali Greków, atakowali Scytów, przechodzili na przykład Frygowie z Bałkanów do Azji Mniejszej, czy Celtowie przechodzili i tworzyli na terenie Azji Mniejszej Galację, własne państwo, a więc później było, ale to było już utrudnione. No bo jak? Przewieźć, oczywiście nawet jak miało się udeczki, to już byka, krowy nie przywieziono. Można było na przykład małego cielaka przewieźć, czyli małe zwierzęta, ewentualnie no, przepędzić, ale no, za głęboki był uskok, żeby oczywiście pędzić tędy zwierzęta. To spowodowało oczywiście, stała się naturalną barierą. A więc ludność indoeuropejska na terenie Bałkanów i ludność indoeuropejska na terenie Anatolii zaczęła się już nie kontaktować i ten język zaczął się rozbiegać między sobą. Prawda? A więc tu ten uskok powstał, proszę Państwa. Katastrofa była wielka, można powiedzieć, do potopu Noego, 70 metrów, czyli jak wysoko w górę trzeba było uciekać, żeby uciec przed wodą, która błyskawicznie przybywała, proszę Państwa. No i oczywiście oprócz grupy anatolijskiej najwcześniej się pojawiła bałkańska, do których należą greka, albański, ormiański, frygijski i inne tam języki wymarłe Bałkanów, a później dopiero się kształtowały na niżu języki zachodnie, czyli celtyckie, italskie, luzytańskie, nieco bardziej na północy bałtyckie, słowiańskie i germańskie, a na wschodzie uformowały się oczywiście języki indoriańskie i tocharskie. A więc wszystkie te praojczyzny, które były wskazywane przez badaczy, one są praojczyznami, ale już partykularnych ugrupowań indoeuropejskich. One są wtórne praojczyzny indoeuropejskie, proszę Państwa. No i chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć coś o paleontologii językowej. Paleontologia językowa, no tak jak jest paleontologia oczywiście normalna, tutaj próbujemy badać strukturę i semantykę archetypów, czyli tych wyrazów zrekonstruowanych.
co one znaczyły i jaka była ich motywacja. A więc Esos, Pan, ten, który jest, prawda, na przykład, i co to, jaka była ich motywacja i jakie wnioski na podstawie tych analiz możemy określić dla ludności indoeuropejskiej. No i można powiedzieć tak, większość z nas zwierząt, które można zrekonstruować, ona jest niemotywowana. Nie ma uzasadnienia w apelatywach, w słownictwie. A więc na przykład mamy głos, krowa, nasze gowiędo, nasze gówno, bo gówno to pierwotnie to, co jest krowie, prawda? Najbardziej reprezentatywna taka rzecz, jak się chodzi po łąkach, gdzieś pasą krowy, to wiadomo, że to widać od razu. Tauros, hevis, czyli owis, owca, prawda? Nasze owce jest zdrobnieniem. Agnos, czyli jagnie, lon, dzika, koza, yrktos, niedźwiedź, prawda? Equos, koń, nazwy lisa, nazwy rysia, one wszystkie są niemotywowane. Natomiast dwie są świetnie motywowane. Nazwa wydry, to jest dawna udra, to jest dosłownie woda, wodna, udr to jest temat właśnie i ro tworzy nam przymiotnik, czyli udra to jest dosłownie wodna, zwierzyna, prawda? I bupr tak samo, bebchru, no to jest od ber, brązowy, reduplikacja, czyli brązowe zwierzę. Od razu motywowane, nie ma problemu. Oczywiście, o czym to może świadczyć? Różnie to można interpretować, ale mnie bardziej interpretacja jaka? Że ludność, która przyszła, te inne zwierzęta znała, ale nie znała wydry i bobra, ponieważ na terenie właśnie urodzajnego półksiężyca te zwierzęta nie figurują. Dopiero jak wejdziemy do Europy i bardziej na północ, to mamy i bobra i mamy oczywiście wydrę, ona się pojawia. A więc to są zwierzęta typowe dla umiarkowanej strefy klimatycznej, a nie ma ich w tym rejonie, gdzie jest na przykład, skąd wychodziły, nawet na terenie Anatolii, wydry czy bobra, tam ciężko ich znaleźć. Podobnie z brzozą. Brzoza nie funkcjonuje w strefie subtropikalnej, śródziemnomorskiej. Ona właściwie, brzozy nie znali na przykład Italikowie na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Brzozy, nazwy dla brzozy nie ma w języku greckim, bo tam brzozy prawie nie ma, prawda? Jeśli jest, no to oczywiście przesadzona współcześnie raczej. Natomiast później jest ta brzoza. Im bardziej na północ ta brzoza jest i dlatego oczywiście nazwę brzozy to mają i Słowianie, i Germanie, i Bałtowie, i Celtowie, bo wszędzie u nich ta brzoza jest, znali tą brzozę także Indoirańczycy. Burdzia jest w sanskrycie nawet nazwa brzozy zachowana, choć tam przenoszona bardzo często na inne drzewo już. A więc widzimy nazwy strefy umiarkowanej, one były jasne i przejrzyste. I chciałem zwrócić uwagę na słownictwo anatolijskie i na słownictwo europejskie, Indoeuropejczyków anatolijskich i europejskich. Bardzo często mamy do czynienia z opozycją znaczeniową. I na przykład nazwa wilka, wilkłos, od razu rozpoznajemy po indoeuropejsku wilkłos, i jak sobie spojrzymy sobie, no to wilka z politewsku, będziemy mieli wolf po angielsku, czy wolf, i inne, lupus po łacinie, możemy widzieć. Po anatolijsku jest to samo słówko, walkwas, tylko że nie znaczy wilka, tylko lwa. Słówko jest to samo, wilkłos, ale ma inne znaczenie. Tu jest wilk, a tu lew. Które znaczenie jest pierwotne? Teoretycznie większość języków zna znaczenie wilk, oczywiście, tylko anatolijskie ma znaczenie wilk. Albo malos i machlas. Malos znaczy jabłoń, ale w językach anatolijskich machlas znaczy winorośl. Skąd ta różnica semantyczna? Jest to ciekawe. I wreszcie trzecie, diło znaczy dzień. Nasze dzień to tutaj z innym sufiksem, ale to też to di, jaśnieć, świecić. A w anatolijskich to samo słówko, diwoc, znaczy słońce, Bóg słońca. Które znaczenie jest pierwotne? Czy dzień, czy też słońce?
No i ja stwierdzam, co? Etymologia wilka jest prosta. Od łękueti, wlecze coś, prawda? Tylko problem jest jaki? Że wilk zdobyć swoje nie wlecze, tylko bierze w pysk i przynosi. A jak jest za dużo, to, jak jest ona za dużo, to zostawia po prostu. Wleką natomiast swoją zdobycz kotowate. Bardzo często niektóre, jak leopardy i tak dalej, nawet i potrafią całą pełną zwierzynę zawiesić na drzewie, żeby inni drapieżnicy czasem nie uszczknęli, prawda? A więc one rzeczywiście wloką swoją zdobyć i zawierają. Która zatem, jeśli etymologia jest powszechnie zresztą uznana, jest prawidłowa, która byłaby semantyka pierwotna? Wilka czy też lwa? Jak Państwo myślicie? Lwa. Raczej kotowatego. Natomiast oczywiście lwa, jeszcze Herodot mówi, że jest tam gdzieś w Tracji lew, jeszcze tam w Mykeńszczyźnie w drugim tysiącleciu buduje się, jak mamy co, Mykeny, to lwica stoi nad bramą, ale to jest zwierzę bardzo rzadkie. To jest tak zwany lew azjatycki. Oczywiście wytępiony, pozostałości zostały tylko na terenie Indii, prawda? Jeden rezerwat, gdzie ten lew się jeszcze azjatycki rozwija. I rzeczywiście, co? Im dalej na północ Europy, tam tego już lwa nie było. Poza Bałkanami prawdopodobnie nie było. Czyli największym drapieżnikiem dla ludności tej, jak Germanie, Słowianie i tak dalej, stał się wilk. Najbardziej uciążliwy. No, niedźwiedź może był większy, ale niedźwiedź raczej omija. A wilk może, zwłaszcza zimą, w atakach atakować. A więc to był największy drapieżnik i dwa atakuje, co? Zwierzęta domowe najczęściej, bo to była łatwa zdobycz, prawda? A więc to jest rzeczywiście drapieżnik uciążliwy. Niedźwiedź normalnie nie atakuje, bo ogólnie jest raczej roślinożerny, prawda? Dalej, ludność wchodząca do Europy wchodziła jeszcze do Europa, klimat jeszcze był w miarę zimny, prawda? Pamiętajmy, 10 tysięcy lat temu był lądolud na terenie Europy, prawda? Czyli wchodząc w późniejszym okresie, to było tam powiedzmy 6, 7, 6 tysiąclecie i tak dalej, ciągle się posuwali w relatywnie i żyliśmy w zimniejszym klimacie niż teraz. Co to powodowało? Że pierwsze zasiewy, pierwszych zbóż, pierwszych roślin, one się nie bardzo udawały. Jabłko nie wymaga takiego naświetlenia, takiego ocieplenia jak jabłoń, jak winorośl, prawda? A więc jabłoń spotykamy na przykład na terenie Skandynawii, nie? Ale ciężko tam znaleźć uprawy winorośli. Zresztą nawet u nas sadów jabłonowych jest dużo, a winorośli. Ale z jednego i z drugiego wino można robić, proszę Państwa. No, które jest lepsze, oczywiście, można oczywiście dyskutować. Zwykle się mówi jabłko jako coś gorszego, prawda? No ale teoretycznie napój tego typu produkowało się i dlatego nazwę z winorośli można było przenieść na jabłoń, prawda? Jako wtórne. Wszystko to jest motywowane oczywiście czynnikami klimatycznymi. Z południa w strefie subtropikalnej winorośl była naturalna, jabłoń też była naturalna, ale na północy to tylko jabłoń była naturalna. I wreszcie, co jest pierwsze, czy dzień, czy słońce? Moim zdaniem, jeśli day znaczy świecić, a czasownik taki jest poświadczony we wszystkich językach indoeuropejskich, to który jest pierwotna semantyka? Słońce, bo to jest naturalny obiekt świecący. Dzień jest jasny, dlatego że jest słoneczny. Oczywiście później dzień, nawet jak jest pochmurny, niesłoneczny i tak dalej, to też nazwany dniem w przeciwieństwie do nocy, ale normalnie to nie dzień świeci, prawda? Dzień jest jasny, ponieważ to słońce świeci. A więc semantyka angielska jest zdecydowanie wcześniejsza. Czyli u nich było słońce, u nas przenieśli na dzień, prawda? Dlaczego? No, na słońce wymyślimy inny rdzeń od sel, a więc mamy Surya, dlatego Bóg Słońca, nasze Słońce i tak dalej. Od innego słel rdzenia urobiliśmy nazwę Słońca, prawda? Natomiast dawną nazwę Słońca przenieśliśmy na nazwę dnia. A więc widzimy, że ta
co? Paleontologia językowa może nam pokazywać wiele o sposobie myślenia, a także o przemianach, które następują w dawnych językach. Ogólnie rzecz biorąc, widać, słownictwo anatolijskie nie jest innowacyjne, ono jest bardziej archaiczne niż słownictwo wszystkich innych języków indoeuropejskich. To z Anatolii przyszliśmy tutaj. Zwykle innowacje wprowadzamy wtedy, kiedy się spotykamy z czymś nowym, kiedy idziemy gdzieś dalej. Tam, gdzie jest ludność stała, zachowawcza, zwykle tam najwięcej jest archaizmu z kolei. A więc to jest świadectwem, że ludność indoeuropejska pochodziła pierwotnie z Anatolii i Europę zasiedlała. Najlepiej to wyjaśnić i zwycięstwo ludności indoeuropejskiej nad wszystkimi innymi pozostałości dawnej ludności, to znaczy są Baskowie, ale jak ich jest mało. To jest tylko mały kawałek gdzieś w górskich terytoriach zepchnięty. Wszystko inne praktycznie to jest ludność indoeuropejska. No oczywiście na terenie Europy są jeszcze ludy uralskie, ale też zepchnięte mocno. Laponia, Finlandia, no, w niektórych miejscach się utrzymały. Niektóre przyszły do Europy, ale w późniejszym okresie, jak Turcy, jak Węgrzy. Ale ogólnie rzecz biorąc, Europa była całkowicie w swoim czasie praktycznie zdominowana i zeuropeizowana. Europa jest co najmniej od czasów, powiedzmy sobie, 6 tysiąclecia już domeną ludów indoeuropejskich. 6, 5, a 4 już na pewno tysiąclecie. Cała Europa jest na pewno zeuropeizowana. Ogólnie paleontologia, analiza językowa potwierdza tezę o anatolijskiej genezie ludów indoeuropejskich. Dziękuję bardzo. Ja proszę o pytania i tutaj korzystając z tego, że jestem przy głosie, miałbym do pana profesora pytania dwa. Pierwsze chodzi mi o hydronimię staroeuropejską, która jak wiadomo jest tematem ogromnych dyskusji. Na pewno pan profesor zetknął się z tezą, że najstarsze hydronimy te staroeuropejskie z Europy Środkowej mają element ugrofiński. I pewien historyk z Polski, który broni tej tezy w sposób dość taki buńczuczny, więc może nie zacytuję nazwiska, ale zacytuję sens jego argumentacji, powiedział do mnie w ten sposób: Tomek, daj mi odpowiedniej skali mapę odpowiednio dużą dowolnego kraju indoeuropejskiego, a ja ci znajdę polską sieć rzeczną w tym kraju. W sensie nazw. Prawda? I to jest pytanie pierwsze, czy, że tak powiem, no, zwolennicy tej tezy, którzy istnieją, przypomnę chociażby tezę o ugrofińskim charakterze pierwotnej Litwy, prawda? Lansowanym przez niektórych historyków białoruskich. Przypomnę, no, te wyspy ugrofińskie, które tam potem zasymilowali na przykład Łotysze, prawda? Liwów chociażby, tak? Są znane rzeczy. Więc teraz pytanie jest następujące, jak się do tego odnieść, jak się do tego pan profesor odnosi? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie, już ostatnie moje, jest następujące. Dość powszechnie, jak się czyta o tej prakolepce Indoeuropejczyków rekonstruowanej, bo przecież się pan profesor wie, że rekonstruowano, to rekonstruowano na podstawie archaicznego, najstarszego słownictwa, jak i teren. Przypomnijmy, względnie płaski, znali morze, ale było to oddalone od dużego morza. Przecież są te pożyczki obce na morze, ta lasa, prawda, u Greków, prawda? Nie ma indoeuropejskiego morza u Greków. No nie, no Hals jest jak najbardziej, bo to jest dosłownie słone, nie? Także jest to teren względnie płaski, umiarkowany, mało, powiedzmy, urozmaicony, nie górzysty, bo w ten sposób znali morze, ale byli w miarę daleko od morza. I tu Anatolia trochę nie pasuje, bo Anatolia jest górzysta. Jest to półwysep, jest względnie blisko otwartego, jak na ich pojęciu otwartego morza, no bo dzisiaj wiadomo, że Morze Śródziemne nie jest otwarte, ale wtedy w ich pojęciu musiało być, prawda, bo takie były środki komunikacyjne. I co z tym zrobić, panie profesorze? Dobrze, to znaczy musimy powiedzieć sobie tak, że ludność indoeuropejska, czyli ludność neolityczna, która wkracza do Europy, oczywiście spotyka się tu z inną ludnością. Pozostałością są m.in. Baskowie i ludy
ugrofińskie. Oczywiście ludność rolnicza zajmuje takie tereny, które są najbardziej dla nich optymalne, czyli tam, gdzie można przede wszystkim uprawiać zboże i wypasać zwierzęta, które ze sobą przynieśli, a więc między innymi owce, krowy i tak dalej. Im bardziej na północ, im bardziej są lesiste tereny, tym to są mniej zadowalające tereny. I niewątpliwie jest rzeczą jasną, że ludy bałtyckie stykały się już w epoce historycznej czy prehistorycznej z ludami ugrofińskimi. Twierdzi się, że i pewną część terminologii mogły wchłonąć ugrofińskie, mogły wchłonąć też słowiańskie, choć w mniejszym stopniu. Prawdopodobnie Słowianie byli gdzieś na południe od Bałtów. I problem jest dość znaczny, ponieważ jeśli na przykład spojrzymy na Bałtów, wygląda, że ich pierwotne rozprzestrzenie były dość znaczne, bo co? Do Oki. Do Oki, tam było też zasiedlenie i niewątpliwie czy Bałtowie i Słowianie nie powstały czasem poprzez nawarstwienie się Bałtów i Słowian na ludność pierwotnie ugrofińską, jest to wielce prawdopodobne, prawda? Jest to wielce prawdopodobne. Wiemy, że ludność ugrofińska zapożyczała już nie słówka indoeuropejskie, ale to były słówka, które wtargnęły tam do ich języka właśnie głównie od Indoirańczyków. Czyli z nimi się musieli już spotykać, a indoirańska ta praojczyzna była blisko ich, bo ona była właśnie na stepach czarnomorskich i prawdopodobnie się z tymi ugrofinami spotykali. Natomiast pożyczki słowiańskie czy bałtyckie, często to trudno rozróżnić, bo bałtosłowiańskie są mimo wszystko dość bliskie języki, one wtargnęły, tak jak wtargnęły oczywiście do tych języków pożyczki też germańskie, one są już relatywnie późniejsze. A więc o czym to mogłoby świadczyć, że ludy słowiańskie czy bałtyckie, one indoeuropeizowały tamte te tereny. Jak szybko oni się, Bałtowie tam ustabilizowały, jak szybko oni tam zasiedlili te tereny nadbałtyckie, prawdopodobnie dość szybko. Ale co nie znaczy, że nie mogły być jeszcze wyspowe jakieś siedliska tej ludności pierwotnej, zważywszy, że ona była najczęściej w większości właśnie zbieracko-łowiecka. Ludy irańskie raczej taką kulturę wyraźnie prowadzą. Świetnie rozbudowana na przykład terminologia dotycząca choćby połowów ryb na przykład, podczas gdy Indoeuropejczycy nie mają tak dobrze rozbudowanej, no bo nie potrzebowali tego robić, skoro mieli własne mięso pod ręką, prawda? I nie musieli ten. Tam oczywiście tam jest bardziej rozbudowana właśnie terminologia łowiecka, choć ona też jest w indoeuropejskim znana. I niewątpliwie jedno na drugim, to świadczy, że i w ogóle kontakty i zanikanie tych ludów uralskich świadczy, że Bałtowie też byli spychani. Czyli jak był napór Słowian na północ, to oczywiście Bałtowie szli i zajmowali tereny słabszych, nie? Więc rzeczywiście, jak daleko, to jest problem, kiedyś właśnie byłem w Wilnie na konferencji, tam był archeolog, przedstawiał tezy, no dość kontrowersyjne, bo uważając kultury łącząc, archeologiczne, łącząc z ugrofinami, to on wyznaczał praktycznie, że aż po Łabę, na wschód od Łaby praktycznie całe te tereny były kiedyś ugrofińskie, prawda? Kiedyś ugrofińskie, oczywiście te ludy, on sam przyznawał, że zmiany kulturowe, archeologiczne świadczą, że tamte kultury zanikają praktycznie rzecz biorąc, wchodzą nowe kultury, wchodzą z południa. A więc dla niego to było świadectwem po prostu, że o wyższej kulturze ludy tu przybyli i oczywiście następowała
indoeuropeizację, ale on zakładał, że pierwotne zasiedlenie ludów uralskich było aż po Łabę. Dalej już nie sięgał, ale po Łabę było i że, no tylko oczywiście to już wchodził w okres paleolitu, prawda? I stopniowych. Natomiast jeśli chodzi Anatolia. O... Anatolia. Wygląd Anatolii. Natomiast jeśli chodzi o tą terminologię, to jest zawsze jaki problem. Nazwa góry jest jak najbardziej, przynajmniej różne nazwy dla gór mamy. Co najmniej kilka terminów, nie? Bo to i mamy Kylnos, na przykład Kalnas po litewsku, mamy i nasza góra, to też jest Giri, w sanskrycie Gari jest w językach indoirańskich, a więc różne określenia na góry mamy, prawda? Czasami to oczywiście problem jest, która z tych określeń co oznacza. Bo też możemy powiedzieć, co powiedzmy szczyt, wierzchołek i tak dalej i no, my spokojnie sobie to szczyt, wierzchołek, góra, wzgórze, pagórek. My sobie, każdy sobie definiujemy, jedna to jest mała górka, druga większa, jeden to jest wierzchołek, drugi podnóże góry, a więc pewne terminy, które nie do końca możemy zdefiniować po indoeuropejsku, no bo to wygląda, to góra i to góra, prawda? A te niuanse nie zawsze są dla nas widoczne, chyba że są wyraźne jakieś sufiksy deminutywne, to wtedy wiemy, że to jest pagórek, a to góra na przykład. No jest Wyrsu, wierzchołek, szczyt też mamy, a więc przynajmniej kilka terminów jest. Natomiast oczywiście, jak jest z morzem? Mori jest słowem indoeuropejskim. Tylko problem jest jaki? Czy to rzeczywiście znaczyło morze, czy też morze duży obszar? Czy na przykład mori to nie określało pierwotnie słodkowodnego jeziora, które później stało się Morzem Czarnym? Mogło tak być. Nazwa oczywiście określa, to może być i czasami jezioro. Zwykle jest to duży obszar wody, prawda? Jak morze. Czy to było morze, czy jezioro, to do końca nie wiemy. Ale zwróćmy uwagę, Słowianie, Germanie, czy gdzie indziej mają co? Czy Bałtowie na przykład. Mamy jezioro na określenie słodkowodnego, dużego co akwenu wodnego, słodkowodnego, ale morze na określenie już akwenu wodnego ze słoną wodą, prawda? A więc to jest ta różnica i niewątpliwie i Germanie, i Słowianie, i Celtowie, i Italikowie, bo mare też jest po łacinie, zdawali sobie sprawę, co innego jest jezioro ze słoną wodą, co innego jest morze ze słodką wodą i co innego jest morze ze słoną. Natomiast oczywiście no problem pewnych specyficznych terminów, ale no, jak my żyjemy w Polsce, to my często nie znamy, chyba że z literatury, tak na dobrą sprawę, wielu terminów typowo rybackich związanych z morzem czy z roślinnością czy zwierzyną morską. Najczęściej znamy to z literatury, rzadko widujemy, a kiedyś, no oczywiście co? To, co widywaliśmy, to nazywaliśmy, prawda? Czyli jeśli ludność była, część tylko ludności stykała się z morzem i żyła z morza, a reszta nie, no to tylko ta część ludności, która rzeczywiście stykała się z morzem, miała taką rozwiniętą terminologię morską, prawda? A więc to jest zupełnie zrozumiałe, że pewna terminologia może jej nie być. W każdym razie, no pamiętajmy, z językami antolickimi mamy często taki kłopot, że właśnie słów podstawowych nie ma. Dlaczego? Bo jest zapis klinowy i słowa podstawowe zamiast oryginałów wkładają ideogramy sumeryjskie. Czyli mamy ideogram, czasami wiemy, jak ono się odmienia, bo mamy końcówki przypadkowe poświadczone, ale jak brzmiała to słówko, nie wiemy. Na przykład nie wiemy, jak brzmiało słówko dla ryby. Wiadomo, że odmieniało się według tematu na u, prawda? No ale to tylko wszystko i domysł jest, nie? Ale domysł niczym nie potwierdzony, a więc no, wiele słówek podstawowego znaczenia, bo te podstawowe miały te ideogramy, są dla nas nieznane, jak to w językach na przykład antolijskich naprawdę
one funkcjonowały i jakie to znaczenie było. Nic nie wskazuje, paleontologia nie wskazuje, żeby to były szczególnie równiny. Oczywiście, pamiętajmy, jak były góry, to ludność rolnicza oczywiście wolała dolinę, prawda, równinę, niż góry. To jest rzecz jasna. To dzisiaj się owce wypasa w górach, ale kiedyś, jak mieli pod dostatkiem wszystkiego, no to najczęstszą było rzeczą, żeby była ziemia żyzna, czyli najczęściej na terenach bliskich rzece, gdzie było pod dostatkiem wody, tereny zalewowe, a więc zwykle ziemia dobra, żeby można było co, pola robić i żeby teren blisko oczywiście, gdzie był wygon tak zwany, czyli poza polami, co, a przed lasem, prawda, na takim wygonie, pół lasku, takim gaju, tam się wypasało zwierzęta. One wszystko wyjadły, a w międzyczasie dla potrzeb własnych drzewo zostało wycięte. Dzięki temu, jak te pola zjałowiały, to się robiło i zastępowało się na kolejnym pole, czyli przesuwało się te wygony, prawda? Ewentualnie za dużo było ludności, no to jakaś grupa szukała sobie nowej osady, nowych terenów. I nie było potrzeby zasiedlania gór, a więc no, to jest zupełnie naturalne, że nawet jeśli badamy historię Słowian, no to oni przede wszystkim woleli nie zajmować gór, oczywiście terenów, tylko właśnie zimne, bo tu by się czuli zdecydowanie lepiej, tu mieli lepsze tereny. Kolonizacja na przykład, co, Podhala, jest relatywnie późna, prawda? A więc to jest zrozumiałe, nie? Tak, tam było pytanie jeszcze z końca. Proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością słuchałem wykładu, ponieważ on był taki spójny, ale spójny na gruncie językoznawstwa. Tymczasem to, co mnie boli, to jest to, że językoznawcy mają swoją historię, swoją opowieść, archeolodzy mają swoją opowieść, a teraz jeszcze się dołączyli do tego genetycy, którzy mają swoją opowieść zupełnie inną. Bo na przykład jak pan profesor mówi o tej ludności praeuropejskiej, to jej nie należy lokalizować w kraju Basków, tylko jedna wyspa jest na pograniczu północnych Niemiec i Danii, a druga wyspa to są Serbowie. Albo na przykład ci właśnie wspomniani Baskowie, to są właściwie arcyhiszpanie, bo Madryt się powinien odrywać od kraju Basków, ponieważ tam jest największe skupienie no, genów celtyckich, a im dalej na południe, tym bardziej są rozwodnione te geny celtyckie wpływami arabskimi. Więc z jakiegoś powodu ci Celtowie w kraju Basków mówią jakimś dziwnym językiem, bardzo, bardzo specyficznym, izolowanym w tym regionie, ale to no, zupełnie się nijak nie ma do tego dziedzictwa genetycznego. Chciałem zapytać, czy są jakieś takie próby syntez, które by próbowały doprowadzić do tego, że archeolodzy, językoznawcy i genetycy próbowaliby uzgodnić te swoje wersje, prawda? Bo z kolei archeolog będzie tutaj operował kategoriami, nie wiem, ceramiki szurowej, to zupełnie też się będzie rozjeżdżało z koncepcjami językoznawczymi. No tak, no bo z jednej strony no, lingwista jak mówi o wspólnocie komunikatywnej, to jest coś innego niż wspólnota kulturowa, prawda? A więc archeolog to widzi wspólnotę kulturową i czasami to jest, no powiedzmy sobie, jakbyśmy teraz obserwowali, nie? Polska, Białoruś, nie? Pod względem kultury mogą być istotne różnice obserwowane, chociaż język jest bliski, prawda? No to oczywiście tutaj są czynniki pozajęzykowe wchodzące w grę i oczywiście kwestia wtedy jest oczywiście uzgodnienia pewnych, czy może rzeczywiście przeniesienia pewnych uzgodnień z jednej nauki do drugiej. Jest to w pewnym momencie kłopotliwe. Dlaczego? Bo często w obrębie danej jednej powiedzmy sobie nauki jest kilka hipotez, prawda? Wzajemnie sprzecznych, prawda? I często zupełnie opozycyjnych, a więc no, archeolodzy mogą się kłócić właśnie o czy praojczyzna Słowian była zachodnia czy wschodnia,
czy może jeszcze jakaś inna, nie? A więc w różnym stopniu i często odwołują się do, na przykład do językoznawców, prawda? Rzeczywiście ma Pan rację, że pod tym względem jest czasami pewna trudność, ale ja się nie dziwię ostatecznie, bo nagle jeśli się pojawi genetyka i jak ma językoznawca się do genów ustosunkować? No problem jest dość znaczny, bo na przykład co? Trajan podbił Dację. Co zrobił? Kilkadziesiąt, no nie wiem ile tam, 20 chyba tysięcy jeńców kazał wyrżnąć, choć się bardziej opłacało przez sprzedać ich, tak, kazał wyrżnąć, a co, wszystkich weteranów, ożenił z paniami dackimi, prawda? Co to spowodowało? Że język dacki przestał istnieć, wszyscy przeszli na łacinę. No, dlaczego przeszli? No to jest oczywiście pytanie może dwojakiego rodzaju, ale niewątpliwie z punktu widzenia puli genetycznej pula kobieca, ona będzie bardzo silna, czyli przynajmniej połowa ludności, cała ludność będzie praktycznie miała pierwotne geny dackie, powiedzmy sobie, druga połowa będzie miała rzymskie. Ale problem był jeszcze jaki, że młodych chłopców, tych daków, wysłano zrodzonych jeszcze z ojców dackich, wysłano do Rzymu na naukę, czy do wojska. I oni już stawali się Rzymianami, nawet jak wracali kiedyś do Dacji, do swojego kraju, oni już mówili wieloletnim pobycie na terenie Cesarstwa Rzymskiego tylko i wyłącznie po łacinie, albo w większości po łacinie. I przede wszystkim, no, jeśli oni służyli w wojsku, no to tym bardziej oni się czuli bardziej Rzymianami niż Dakami, prawda? A więc zrozumiałe, no i trzecia rzecz, zwycięstwo łaciny, nawet jeśli po 150 latach opuszczają Rzymianie tamte tereny. Większość tych weteranów przemieszcza się na drugą stronę Dunaju, tam się tworzy taka Dacja wtórna, to znaczna część populacji, która tam została, w dalszym ciągu już używa w dalszym ciągu języka łacińskiego, nawet jeśli następują różne najazdy, jak najazdy ze wschodu, Hunów i tak dalej, następuje nawet inwazja Słowian, znaczna część przecież słownictwa rumuńskiego wchłonęła ogromną ilość tych wyrazów i to często abstrakcyjnych, prawda? Czasami to widać, że to są osobne, były to osobne języki, bo miłość na przykład po rumuńsku to jest dragost, prawda? Jak sobie porównamy inne słowa na miły, nasze drogi oczywiście jest, ale nigdzie nie ma drogość w znaczeniu miłość, jest od lubić, prawda, lubow, prawda, miłość nasze, laska na przykład, łaska nasza, inne nazwy na miłość nikt nie ma, żaden lud słowiański nie ma dragosti na określenie miłości, ale Rumuni taki termin przyjęli. Co to oznacza? Tam był osobny lud słowiański, który w którymś momencie się też na nowo zromanizował i dał jakąś liczbę. No, jeśli spojrzymy na słownictwo na przykład rumuńskie, to tam na przykład czasami jest tak w języku, to podawano, że na przykład nigdzie się nie zachowała nazwa bellum, wojna, a pax prawie wszędzie. Nawet w baskijskim jest bake, to jest pax, pokój, prawda? Czyli jakby Rzymianie byli pokojowym, nigdzie się nie zachował wyraz miles, w znaczeniu żołnierz. Tylko i wyłącznie w rumuńskim. Ale w jakim znaczeniu rumuńskim? Mire, pan młody. Dlaczego? No bo każdy żołnierz dostał daczynkę i dla nich oczywiście miles to był pan młody, bo z żołnierza weterana te kobiety dackie wychodziły. Stąd takie znaczenie drastyczne. Pan młody z miles zmieniło się mire.
pan młody zmienił się, żołnierz zmienił się w pana młodego. A więc te zmiany, one jak znamy historię, one są dla nas jasne. Gdybyśmy nie znali, one są tak ciemne, że trudno tu ocenić. Natomiast co innego genetyka, bo genetyka będzie mimo wszystko wyświetlała przewagę, jeśli byśmy potrafili rozstrzygnąć, które geny są dackie, a które rzymskie, że będzie przewaga genów jak najbardziej dackich. A więc rozwój języka i rozwój genowy, on się nie musi pokrywać z sobą, prawda? Bo często, no to tak samo jak na Białorusi na przykład. Ludność były gwary litewskie na Białorusi w okresie na przykład dwudziestolecia. Co się z nimi stało? Okazało się, że znaczna część tych gwar się spolonizowała samoczynnie. Dlaczego? No bo dla nich oczywiście mówienie po litewsku było niedobre. Nie chcieli na rosyjski, bo to jest ten język terroru. Nie chcieli na białoruski, bo to jest język niskiego statusu. Prawda? Dla nich najlepszym językiem był język polski i całe wsie jeszcze w latach 20 wieku opisane jako litewskie przychodziły na polski. One się polonizowały samoczynnie z własnej potrzeby, prawda? Czy zmieniała się tam pula genowa? Nie. A natomiast oczywiście język się zmieniał, także tu czasami mamy ten ogromny kłopot, bo musimy jeszcze uwzględniać te czynniki kulturowe, prawda? Status języka i niższy czy wyższy status języka, prawda? Jak jest niski status języka, nie chcemy się uczyć. A Brytyjczyk, no to on mówi, no nie, wystarczy język angielski, ja się nie będę żadnych języków uczył, prawda? A to nie wiem. No tak, ale takie jest w większości podejście tych, większość jest literatury, którą czytam, jest i tak po języku angielskim, prawda? Nie muszę się tego uczyć. Natomiast większość Europejczyków jednak chce się nauczyć języków i to najczęściej jak największą ilość języków, oczywiście znowu. Jest dążenie, większość z nas zna angielski, no bo mamy, on stał się w tej chwili nie tylko językiem modnym, ale ogólnie no, najlepszym językiem porozumienia się w świecie, teoretycznie. Nie? Czy jeszcze jakieś pytanie, bo dochodzi godzina siódma i powoli nasz czas tutaj dobiega końca. Ja mam taką jedną uwagę i pytanie. Uwaga co do genetyki, mianowicie można rozróżniać spuściznę po ojcach i po matkach. Tak, tak wiem. Mianowicie te geny z chromozomu Y i z mitochondrialne. Także tutaj jest na to metoda. A pytanie jest takie, Hyksosi, którzy atakowali Egipt w swoim czasie, to był też lud indoeuropejski, jakby go pan umieścił w tej układance. Znaczy. O Hyksosach to nie czytałem nic ostatnio. Były takie tezy, to oczywiście są, no bo to są te ludy morza i chyba większość tych ludów morza rzeczywiście prawdopodobnie była indoeuropejskiego pochodzenia. Natomiast czy wszystkie? Tego nie wiemy. No, bardzo, ale to jest to wersja bardzo możliwa. No, jeśli spojrzymy na tą mozaikę jednak językową, na przykład w Azji Mniejszej, to tam są ludy różnego pochodzenia, czasami na przykład jak Huryci czy Urartyjczycy. Dwa języki niewątpliwie są spokrewnione. Być może etruski też tutaj jest najbliższy. No ale nie wszystkie te ludy dają się tak precyzyjnie umieścić. A więc być może Hyksosi są indoeuropejskiego pochodzenia, natomiast no, ponieważ nie ma świadectw językowych, no to ciężko ich umieszczać w tej strukturze. Natomiast oczywiście bardzo często to jest istotne, no to na przykład te znaleziska pochówków tocharskich, gdzie mamy ludność rudowłosą, jasną i gdzie? No w Turkestanie chińskim, prawda? No i rzeczywiście znamy te kroniki i Chińczyków, gdzie oni stwierdzają, no dla nich typ europejski to była małpa, dlatego oni tak w kronikach zapisują, jak się spotykali z ludnością białą, dla nich no to zupełnie no, inaczej wyglądali niż większość Azjatów.
a więc dla nich to oczywiście porównanie do małpy było zupełnie zrozumiałe, a więc no, pod tym względem oczywiście można dużo, dużo sądzić, natomiast pewne badania genetyczne, na przykład nad genealogiami, powiedzmy, faraonów, można przeprowadzić dość dobrze, bo mamy zachowane mumie, prawda? I to się robi. I tam niektóre dynastie, to nawet są dość dobrze opisane. I kiedy, na przykład, widać, kiedy jest nowa dostawa genów. Pamiętajmy, tutaj bardzo często ci dynastie faraońskie, to było co? Faraon poślubiał swoją siostrę i ciągle była ta sama struktura genowa, dlatego i też widać, no, powiedzmy sobie, no, Amenhotep na przykład, czy Echnaton, to widać zwyrodnienie spowodowane właśnie tą samą pulą genową na przykład. Nie? A więc można pewne rzeczy prowadzić, natomiast ja myślę, że z jednej strony dobrze jest najpierw opisać, a potem zacząć interpretować to. Natomiast bardzo często się dzieje, że opis jest niedokładny, znaczna część na przykład terenów wschodnich jeszcze jest dobrze niezrobiona pod tym względem także genowym, a już się robi różne no, interpolacje i rozważania, które może są czasami przedwczesne. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Niestety nasz gość musi wrócić dzisiaj, także jeżeli apetyt na temat indoeuropejski nam nie przeminie, to zapewne jeszcze do niego wrócimy, ale dzisiaj już czas nasz powoli się kończy. Chciałem bardzo serdecznie panu profesorowi podziękować.